Bardzo często pytacie się mnie o najlepsze magazynki na start. Zazwyczaj bierzecie pod uwagę linie czołgów średnich do Batchata, Progetto, TVP, czy też czołgów ciężkich do Kranwagna czy T57 Heavy. Z tym, że wszystkie magazynki, które tam znajdziemy, wymagają pewnego poziomu wiedzy, doświadczenia. Jeżeli szukamy czegoś prostszego i łatwo dostępnego, warto skierować swoje oczy na niemiecką linię czołgów lekkich i, moi drodzy, szczególnie Luxa i Leoparda, który będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, witam Was serdecznie. Jestem Multi i dziś mam dla Was potyczkę na tym niemieckim piątym tierze na mapie. Oczywiście Perowa Rzeka. Jest to losowanie bardzo, bardzo trudne, ponieważ bohatera piątką rzucił na siódemki, co tylko może udowodnić jakość tego pojazdu. No ale zanim przejdziemy do mówienia samej bitwy, chcę ogłosić, że mam dla Was już wygranego ostatniego giveawaya na 2,5 tysiąca złota. Serdeczne gratulacje dla wygranego i z dniem dzisiejszym ogłaszam kolejnego znów na tysiąca golda. Wystarczy tylko, że zostawicie subskrypcję na kanale. Już w tym momencie mamy 285 tysięcy, więc naprawdę zbliżę się 300 tysięcy. Mam nadzieję, że niedługo będzie to miało miejsce. Także zostawcie suba oczywiście także dzwoneczek. No i poza tym oczywiście łapka w górę pod tym filmem. I moi drodzy, zostawcie także komentarz z waszym nikiem, WOD i odpowiedzią na pytanie, jaki magazynek według Was jest najlepszy dla początkującego gracza. Oczywiście. Może to być po prostu taki, który według Was jest najprostszy? Ja na przykład mam z takich typów prostszych jeszcze AMX-12 ton, amx 1375. To są także bardzo proste magazynki, ale chyba jednak łatwiejsze są takie jak niemiecki Lux czy Leopard. Także to jest coś, co chciałem powiedzieć na początku z takich pozytywnych wieści. No i teraz już sam pojazd, sama bitewka. Dlaczego tak bardzo cenię sobie Luxa i Leoparda? teraz akurat bardziej mówimy o leopardzie. Dlatego że mamy tutaj moi drodzy magazynek, który jest w stanie zadać w krótkim czasie 360 uszkodzeń. Patrzcie na to w ten sposób. Tutaj rzuciło nas na siódemki, to faktycznie 360 nie jest jakieś bardzo imponujące, ale jeżeli wyobrazimy sobie, że rzuci nas na przykład na czwórki, prawda, no to takie 360 jest przepotężne. Do tego już teraz widzimy kolejną zaletę tego pojazdu oprócz magazynka, czyli możliwość taranowania. Zdecydowana większość czołgów lekkich, jak staranuje jakiegoś Meda, TDK, no to traci większość życia, prawda? Jak ciężkiego, to już brainworze. Leopard jest pod tym kątem wyjątkowy, dlatego że jest dość ciężki, jest, moi drodzy, w stanie spokojnie trenować, ponieważ waży... Prawie 22 tony, także łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli widzicie w jakiegoś innego lajta, to tak naprawdę możecie mu zabrać połowę życia. I nawet bohater w Helkata, super Helkata, i tak naprawdę bardzo mocno go pokarał, więc to taranowanie tutaj jest jedną z większych zalet. Także mamy już magazynek, mamy już możliwość ranowania, ale to oczywiście nie koniec, ponieważ leopard jest w stanie także na pewno swoje przeżyć. Mamy tutaj 580 życia i płyty, które są troszeczkę skontowane, więc na pewno sporadycznie. Rykoszety będą szczególnie, mówię, jak rzuci nas na czwórki, bo wiadomo na siódemkach, no to każda siódemka powinna przebijać piątkę. To jest oczywiste, a szczególnie lata. I pojazd ten do tego jedzie jeszcze 60 na godzinę i ma prawie 26 koni na tonę. Także ta mobilność jest tutaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli ktoś jednak Leoparda nie lubi z magazynkiem. To na szczęście jest alternatywa i wtedy warto rozważyć działo kalibru 50 mm i to działo po prostu strzela pojedynczo, ale no wydaje mi się, że skoro mówimy o magazynkach, no to warto mówić o konfiguracji z magazynkiem. Tylko mówię o tym, że jest taka alternatywa dla osób, które nie cenią sobie magazynka, a chciałoby ten pojazd po prostu przetestować, sprawdzić w akcji. Zobaczcie, że nawet na odległość udało nam się porobić Wolverina i to jest piękne, choć... Yy... Trzeba podkreślić, że tutaj jest pewien problem tego magazynka. Pociski z tego magazynka dolecą maksymalnie na odległość 400 metrów, więc jeżeli ktoś na przykład jest oddalony od was o 500 metrów, no to niestety, ale nie za wiele mu zrobicie. Tak jednak z bliska, z odległości takiej jak tutaj, no pojazd sprawdza się fenomenalnie. Zobaczcie, wyjechaliśmy na KW2, szósty Tier i tak naprawdę w mniej oka go skończyliśmy także. To jest ważne, że możemy naprawdę wyjechać na jakiś czołg i w bardzo krótkim czasie zabrać mu mnóstwo HP, A potem wycofać się za jakąś osłonę, za budynek, za yy, nie wiem, kamień, yy, albo nawet po prostu uciec w jakieś krzaki, bo to jest czołg lekki i w związku z tym, oczywiście, ma bardzo dobre maskowanie co najważniejsze w ruchu, bo w ruchu tym pojazdem chcemy szczególnie być, prawda? No i teraz zaczyna się operacja upolu i baboki, przed nami znajduje się bishop, który możliwe, że będzie mierzył naszą stronę, więc tutaj trzeba uważać, na szczęście ucieka teraz i mamy go idealnie tyłem, dostaje mocny magazynek w plecy za 323, no ale niestety nie udało się go skończyć, teraz musimy szybciutko przygotować pociski, ładujemy, 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 no to niestety chwilę trwa, więc warto na tym pojeździe mieć na przykład racje bojowe, czekoladkę no, niestety bohater wybrał wersję z gaśnicą, więc to trwa troszeczkę dłużej. No ale i tak spokojnie tego piszopa porobiliśmy. I teraz trzeba już powolutku kierować się w stronę kapa. Podkreślam, to jest rybitwa spotkaniowa, więc baza jest idealnie przed nami. Mamy do niej bardzo, bardzo blisko. Choć czasu już jest niewiele 25 sekund. Bohater musi się delikatnie pośpieszyć, bo... Będzie zaraz nieciekawie 20 sekund. Bohater nie ma pocisków goldowych, a szkoda, bo one by tutaj mogły być przydatne. Mamy moi drodzy o eksperymental. No i zobaczcie, że w niego magazynek. Zbyt udane no to nie był tylko 117 uszkodzeń, a powiedziałem, że średnio tutaj powinno być około 360. Dlaczego taka tragiczna skuteczność, powiecie? Dlatego, że po prostu penetracji zabrakło, o i eksperymental no troszeczkę pancerza ma. Tutaj penetracja bazowa to jest 95, a na godzie wzrasta już do 110, więc jeżeli macie kredyty, no to na godzie na pewno uzyskacie dużo, dużo większe uszkodzenia z magazynka. Teraz będziemy go doładować, więc spodziewam się, że kolejne strzały będą już bardziej bolesne dla rywali. I teraz, moi drodzy, bohater dość tak mocno tutaj się wychylił, to mogło go kosztować nawet życie. Ale na szczęście rywale z bardzo się nie skapnęli. Jak widać, nie są najwyższej klasy. No to są początkujący gracze, to normalne. Teraz obijamy tą fałeczkę. Zobaczcie, porobiliśmy ją bez większego problemu. To jest ciekawe, że to była fałka. Szóstego tieru. My jesteśmy piątką, a szósty tier porobiliśmy, i to zobaczcie, jak łatwo. Także to jest nawet dowód, że ten piąty tier możliwe, że jest lepszy niż szóstka w drzewku. To jest trochę patologia tej linii. Teraz kolejny cel, moi drodzy: o eksperymental wyjeżdża w. Prost na nas, ja troszeczkę bym się bał, bo mógłby nas tutaj naprawdę skończyć. Na szczęście sam też ten gracz do końca nie ogarnia. Arta nam pomaga, mamy na arcie, to jest ważne w tej sytuacji. O eksperymental strzeliło, i teraz powinniśmy go objechać i zmagazynkować w plecy albo w bok. Zobaczcie, bardzo mocne uszkodzenia. 363, wysoka skuteczność, no bo to jest gold, tak? Gold robi tutaj. Na pewno więcej, bawimy się z nim. No i wydaje mi się, że spokojnie go skończymy. Choć Arte tutaj podjeżdża, musimy na Arte uważać. Szybki yy, magazynek w Oi Experimental. Raz, dwa, trzy, pięknie. I teraz artyleria. Pamiętajcie, żeby tutaj nie stać do niej frontem, bo to się może skończyć tragicznie. Bohater próbuje tutaj staranować. Aczkolwiek nie wiem, czy jej zabierze tyle życia. No właśnie, jeden HP trochę mało. Musimy przedawać. Blokujemy ją. To jest trochę ryzykowne. Na szczęście mamy wrak, który nas teraz delikatnie zasłania. I moi drodzy, no, no. W ostatniej chwili kończymy M12, aczkolwiek było już troszeczkę niebezpiecznie dziesiąte zniszczenie piątym tierem na siódemkach i zostaje jeszcze jeden pojazd, pojazd VK301P, bardzo mocna szóstka, którą prawdopodobnie znajdziemy gdzieś w okolicach naszej bazy startowej, punktu startowego. Ponieważ y, gdzieś tam Grasowa, Pamiętajcie, że on jest w stanie nam zabrać całe życie jednym strzałem, więc tutaj trzeba uważać. Jest przodem, także to jest pewien problem. Najlepiej byłoby go po prostu objechać, jakoś wykorzystać fakt, że, nie wiem, przymierzy w naszą artę. No bo takie atakowanie go od frontu nie jest dobre. On ma dobry pancerz i dział, który bije średnio pod 220, o ile ma 88. A pamiętajcie, że to jest jednak sporo. Teraz mamy go bokiem. Dostaje tutaj za 184. Niestety, no nie wiesz, tutaj najlepiej, no bo powiedziałem Wam wcześniej. brakuje penetracji. Na na szóstki, jednak tutaj Gold dopiero by robił pełną sieczkę i wydaje mi się, że on idealnie znów, na, znów nam wyjedzie pod lufę, zobaczcie, pakuje się prosto na nas i objeżdżamy go, po czym... Oddajemy magazynek, który go spokojnie kończy i wbijamy. jedenaste, zniszczenie. Aleksander tutaj został porobiony pięknie, ale muszę powiedzieć, że też swoją drogą strasznie zrobiono, bo z tylu metrów, no to powinien przynajmniej w nas trafić, co nie? No z tylu metrów, no to trochę lipa. Tak, tak yy, swejlować, no ale. Może po prostu był po jakiejś weekendowej imprezie? No, kto wie, prawda? Może po prostu poimprezował i już nie był w pełni sprawny. Także e, tak to, moi drodzy, wygląda. Leopard na siódemki, bitwa no po prostu kosmiczna, tak? Takim pojazdem tyle zrobić to jest raczej rzadkość. Jestem ciekawy, jak wy zapatrujecie się na tą niemiecką piątkę, czy cenicie sobie ją tak bardzo jak ja. No i pamiętajcie o udziału w giveaway'u na 2500 złota. Szkoda zmarnować taką okazję, także. To tyle moi drodzy ode mnie. Życzę Wam jego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć!